To jest ten moment, w którym możecie odpowiedzieć sobie na pytanie, komu wierzycie, a kto was okłamał. To jest ten czas, aby postawić kropkę nad i. Scena jest wasza. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, to jest finałowy odcinek serii The Traitor Zdrajcy. Na wstępie muszę wam powiedzieć, że jak zwykle mój sąsiad wierci. Także przepraszam za wszelkie niedogodności, a tymczasem, co się działo ostatnio? Na śniadaniu nie pojawił się Mikołaj Pisarz. Mogłem być dla zdrajców groźny. Zaś podczas obrad okrągłego stołu, lojalni wyeliminowali Piotra. Gratuluję wam. Dobrze wytypowaliście. No i wydawałoby się, że na tym się skończy odcinek, ale nagle oni wychodzą przed budynek i tam czeka Malwina i ma jakąś ważną wiadomość do powiedzenia. Także sama jestem ciekawa, no i zapraszam do oglądania. Nie boicie się nocy? Boimy. Boimy. Boimy się nocy. Czy może boicie się poranka? Czego jeszcze się boicie? Uważajcie, co mówicie, bo pewnie mieli tam w ankietach, czego się boją, na przykład pająków, wysokości, a potem dostają takie zadania, także ostrożnie z tym, co mówicie. Mam dla was bardzo ważną wiadomość. Nie musicie się bać eliminacji. Co? Bo jej nie będzie. To jest nie fair! Olga powinna kogoś wyeliminować. Nie zgadzam się, weto. Proszę jeszcze raz nagrać ten odcinek. Jesteście finałową piątką. Cieszyłam się. A ja się nie cieszę. Wolałabym eliminację. Ja zresztą kibicuję Olce. Chciałabym, żeby to zdrajcy wygrali. A jak nie zdrajcy, no to na przykład Manae. Byleby tylko Malwina nie wygrała. Jutro odbędzie się ostatnia eliminacja. Zostanie was czworo. No właśnie, i nadal nie wiemy, w jaki sposób ma się odbyć ten finał. Swoją drogą oni chyba też nie wiedzą. Zasady tego programu to jest wielka niewiadoma, to jest największa zagadka tego programu. Drugi sezon pod tym względem, no, będzie bardziej jasny. Ten to jest jakaś patologia zasadowa. Jeżeli uznacie, że nie ma wśród was zdrajcy, możecie zakończyć grę. Jeżeli nie, gra będzie toczyć się dalej. Czyli jak po tych obradach przy okrągłym stole zostanie czwórka, to oni wtedy decydują, czy znowu kogoś eliminują. Wtedy by została ich trójka i dzielą się tymi pieniędzmi. No chyba dobrze rozumiem, mam nadzieję. No i klasycznie uczestnicy wstają rano na śniadanie, wiedząc, że nikt nie odpadnie, bo wszyscy są w finale. Mogłabym się wzruszać, że to jest nasze ostatnie śniadanie. Ale jest praca do wykonania. Będziecie przerzucać gnój. Nie wiem, czemu o tym pomyślałam, nie pytajcie. Będę potrzebowała dwóch spostrzegawczych osób do jednej grupy. W drugiej grupie znajdą się trzy osoby i tam przyda się pomysłowość, logiczne myślenie i znajomość matematyki. Nie no, tutaj takich osób nie znajdziesz. Musiałabyś przywrócić połowę grupy, wiesz? Nie no, śmieję się oczywiście. Myślę, że przy tak małej grupie to nie będzie miało znaczenia, jak się podzielą. Ale mówimy o poziomie podstawówki, czy całki już wjeżdżają? Ja do tej pierwszej. Nie, ale serio, kto się umie liczyć, dobrze? Ja i matematyka, nie chcielibyście mnie widzieć. Ja idę do pierwszej grupy, to jest pewne. Do tej, co nie trzeba matematyki. Tak, kurde, tak. Słuchajcie, no ale ktoś musi iść, no. Nikt się nie zgłosi, może Malwina. Ona chyba umie w matematykę. W sumie to nie wiadomo. W ogóle jestem ciekawa, jakby się taka Malwina sprawdziła w roli uczestnika. Czy uważacie, że jest wśród nas zdrajca, który by, kurczę, chciał zgarnąć tą całą kasę i po prostu nas wyruch... Tak, Justyna, to jesteś ty. Justyna przy następnych obradach out. Nie no, ale z nią jest ten problem, że wszyscy zakładają, że jest lojalna, bo zresztą już nawet za późno na werbowanie do zdrajców. Znaczy ja w ogóle, powiem ci, że ja w ogóle zupełnie tak nie podchodzę do tego, no wiesz, każdy dostał rolę, to nie jest tak. Jak słyszę tekst z ust dziewczyny, która nie do końca używa takich słów na co dzień, to mnie mrozi, to mnie po prostu mrozi. No rzeczywiście, Justyna w tym programie raczej ma taki wizerunek osoby cichej, takiej szarej myszki. Niemniej dziwne jest to, że Olgę to dziwi, skoro miała z nią kontakt praktycznie przez 2 tygodnie. Więc pytanie, czy wcześniej Justyna nie przeklinała? Dodatkowo chciałabym się tutaj zgodzić z Olgą, że to nie uczestnicy wybierają, czy będą zdrajcami, czy nie. Osoby, które teraz są zdrajcami, dostały szantaż. Więc to normalne, że odgrywają swoją rolę i po prostu chcą wygrać. Jest pewnie jak zwanej. Ja się załamę, ale ja domyślę. Olga Bank i może być Manae. Mi się wydaje, że powinniśmy rzucić. Ja, ty, nie.
Justyna, powinna pan, nie jesteście zdrajcą, nie jesteście. Czyli powraca temat Olgi. Ona była odsunięta od podejrzeń przez długi czas. Owszem, Patryk gdzieś tam między słowami mówił, że podejrzewa Olgę, ale końcowo i tak głosował na inne osoby. Jeżeli chodzi o Manae, no to Piotr ją mocno wskazywał przy ostatnich obradach. Tylko pytanie, czy rzeczywiście zdrajca tak mocno oskarżałby drugiego zdrajcę o bycie zdrajcą? Czy nie powinni się bardziej kryć? Moim zdaniem nie ma wśród nas zdrajcy. Będziemy musieli wyeliminować kogoś, kto jest lojalny, moim zdaniem. Okej, czyli zakładając, że te obrady okrągłego stołu i tak się muszą odbyć, a to oznacza, że musi być jakaś eliminacja, to Justyna zakłada, że wyeliminują lojalnego. I w sumie wiecie co? Teraz to ma sens, że w nocy nie było tych eliminacji, bo w sumie dzięki temu Malwina nie powiedziała im wprost, że jest jeszcze wśród nich zdrajca. Tak to mogli uznać, że eliminacje się nie odbyły, bo po prostu nie ma zdrajcy. Dobra, to ma sens, to ma sens. Gdzieś tam w głowie mi ten Patryk świta, jak już wydaje mi się, że jest najbardziej ma podejście takie, że on sobie z tym poradzi. No Patryk był podejrzany jeszcze kilka odcinków temu i jego temat również ucichł, na rzecz przykładowo Piotra. Więc w sumie z tych uczestników jedynie póki co chyba się nie podejrzewa Stanleya i Justyny. Przynajmniej w tym momencie. Jak już przychodzi ta końcówka i słyszę od człowieka, który jest lojalny, wyeliminujmy osobę, która najmniej to przeżyje i najbardziej to dźwignie i najlepiej, żeby był to Patryk, no to ja już mówię nie. Ja nie patrzę kategoriami, komu się zrobi przykro absolutnie, jak stąd odejdzie. Zupełnie nie patrzę tymi kategoriami, bo każdemu się zrobi przykro. Powiem wam, że Olga jest coraz bardziej cięta na Justynę. Jestem ciekawa waszego zdania w tym temacie, bo z jednej strony rozumiem Justynę, że jeżeli mamy te eliminacje i zakładamy tak naprawdę, że wszyscy są lojalni i musimy kogoś wyeliminować, to po prostu szuka osoby, którą najmniej to dotknie. Jednocześnie jesteśmy w finale i każdy chce wygrać ten program. Więc również rozumiem Olgę i jej podejście do tego, żeby po prostu dalej grać w tę grę i szukać jakichś zachowań, które pasowałyby mi do zdrajcy? Zaczynam mieć wątpliwości, czy Justyna nie ma podejścia na zasadzie po trupach do celu. No mam nadzieję, że nie. Trochę zawiodła mnie Justyna swoim podejściem i tak zaczynam teraz myśleć, że ona jest tu tylko dla pieniędzy. No dobra, ale z jakiego innego powodu ma tutaj być? Skoro głównym celem uczestników jest wygranie tego programu. Oczywiście słyszeliśmy, że ktoś na przykład przyszedł, bo chciał mieć przygodę. Albo na przykład chciał poznać nowych ludzi. I to jest okej. Okay. Ale tak samo to, że ktoś przyszedł tutaj dla wygranej, też jest okej. Okay. Sama powiedziała, że tu już nie ma zdrajcy i trzeba wykluczyć kogoś, kto najmniej to przeżyje. No to wywalcie Justynę i po problemie. Moja pozycja była taka, żeby... wyeliminować mnie, a potem... Justynę. Tak. Naprawdę chcą ją wyeliminować? Jak oni to zrobią, to ja padnę. Moi drodzy, w tej skrzyni znajduje się 100 tysięcy złotych. To jest dzisiejsza nagroda za zadanie? Grubo. Pamiętam, że oni w pierwszych odcinkach to wygrywali po 4000 czy coś takiego. W skrócie ich misja polega na tym, że 3 osoby jadą do 3 różnych lokacji i mają tam jakąś misję, pewnie zagadkę matematyczną, czego wynikiem będzie jakaś cyfra, którą oni potem muszą ułożyć na ziemi, a 2 pozostałe osoby będą w helikopterze i będą odczytywać te cyfry z powietrza. Te 3 cyfry to oczywiście kod do skrzynki. Na wykonanie całej misji macie 20 minut. Czyli za strasznie mało. Najbardziej mnie przeraża w tych wszystkich zadaniach to, że to jest na czas. Ja wolę, wiecie, się przygotować, zrobić coś dobrze, porządnie, może troszkę wolniej. Patryk oraz Justyna wsiadają do helikoptera, a Stanley, Manae i Olga będą na ziemi. Tak abstrahując od zadania, to nigdy nie leciałam helikopterem i myślę, że dla nich to jest super przygoda. Zgaduję, że być może to też jest ich pierwszy raz. Także pod tym względem bardzo fajne zadanie. O matko, Patryk się już poci. Ciekawe, jaka tam jest temperatura. Oby on tylko tam nie zasłabł. Myślałem, że to jest super. Tam strasznie trzęsie, jest strasznie gorąco, strasznie głośno, dziwnie pachnie. No dla mnie to było wyzwanie, żeby po prostu... a nie zwymiotować w tym helikopterze. Ojejku, biedny. Niestety nie mam żadnego porównania, bo mówię, nie leciałam nigdy helikopterem. Samolotem kilka razy. Akurat dla mnie samoloty są bardzo spoko. Ale no nie każdy zniesie tak samo podróż. Jeżeli będą pierwiastki, ja leżę. Wzór na Deltę? Spokojnie, Manae, pomożemy ci. Ja kiedyś byłam taką fanką Delty.
że miałam ją ustawioną jako tło. Tak, jestem trochę pierdolnięta, ale już nie mam. Już mi przeszło. Dobra, rozpoczynamy zadanie. Dokończcie sudoku. Musicie ułożyć cyfrę, która w tej łamigłówce znajduje się na polu. Dobra. To jest D? 7. Bardzo lubię sudoku, ale oni mają tylko 20 minut na rozwiązanie 3 zagadek. W ogóle ja myślałam, że każdy będzie jechał do innej zagadki, a oni wspólnie jeżdżą po tych lokacjach. Także w sumie na plus dla nich chyba, bo mogą wspólnie rozwiązywać zadania. A tak się składa, że ja jako 8-latka uwielbiałam sudoku. Jest tak, raz, dwa. No i widzisz, Manale, tak się bałaś, a tutaj jesteś mistrzynią sudoku. Robisz to. Musi być trójka, 3, 4, nie ma 5, 6. W ogóle to sudoku jest prawie całe rozwiązane, więc oni tam naprawdę mają mało pól do zrobienia. Myślałam, że będzie bardziej skomplikowane, ale tutaj jest naprawdę taki poziom easy. No nic, no dobrze dla nich. Czyli to jest rozwiązanie nasze, to musimy im pokazać, tak? Co sobie zapiszę? Zapiszmy sobie 8, żeby widzieli dokładnie, chodźcie. Widzisz coś? Wow. Ciekawa jestem, czy Justyna i Patryk wiedzą w ogóle, gdzie mają patrzeć, bo to tak wygląda, jakby oni tak rozglądali się, ale nie wiedzieli gdzie, więc ogólnie troszkę przypał. Ale jak znajdą pierwszą cyfrę, a oni będą rozsypywać tę mąkę tak naprawdę obok siebie, to myślę, że spoko. Byleby tylko Patryk nie zemdlał. Dobra, to co? My możemy lecieć dalej, nie? No jestem ciekawa, czy zobaczą tę 8. Jest 8. 8. Mamy 8. Gratulacje! Ta 8 też nie jest taka oczywista, no bo wiecie, kręgi zbożowe, kosmici. Ej, ja żartowałam. Czy to jest gnój? Ale tu wali gównem. Przepraszam, ja nie wiedziałam. Drugim zadaniem, jak się okazuje, jednak nie jest przerzucanie gnoju, ale rozwiązanie równania. Da się to zrobić, wystarczy się skupić. Najpierw nawias, tu będzie 3, tu będzie 0, czyli 3 podzielić przez 1/3 to 9. Dobrze myślę? Mi wyszło 1. Poczekaj. Może tak być. Może tak być, daj nam zrobić starym ludziom teraz, znaczy mnie. ja zgłupiałam teraz. 9? Tak, 9. Jesteś pewien? Jestem pewien. Okej. Okay. Boże, miałam przez chwilę zawał, jak Manuela powiedziała o tej 1. Zaczynam się denerwować. Tu zrobimy podkreślenie, żeby było widać. No kropkę. Nie zobaczą tego. Gnojem przysypny, mówię wam. Myślałam, że oni będą wracali do tego samego punktu i po prostu wszędzie sypali tę mąkę. To by było bardzo proste. Jak się okazuje, jednak tak nie jest. Jedni latają helikopterem, inni przerzucają gnój. Patryk, szukajmy. Szukaj gówna, Patryk, szukaj gówna. Widzisz gdzieś? Nie. Daliśmy to pewno. 6 minut, bardzo mało czasu. Starczy. Jedziemy dalej. Okej, nawet tam coś widać. Tylko czy Justyna i Patryk to zauważą? 6. Nie, 9. 9, no. Bo kropka jest. Dobrze, że oni tę kropkę narysowali, bo byłaby 6. Ja bym pewnie w pośpiechu o tym zapomniała. Także naprawdę brawo dla was. Ładnie ułożyli, ładnie. Musicie ułożyć cyfrę, która jest odpowiedzią na pytanie. Ile jest zdań, gdy jest 2 Polaków? Użyjcie do tego samych siebie. Czy co? Co? Moja mina to jest mina Manae teraz. Ich jest tam 3, miało być 2 Polaków. Czy to jest jakiś przytek do Stanleya, że nie jest Polakiem? Chyba, że jest Polakiem, to może jest, nie wiem. A Mana jest Polką? Chyba jest. To zadanie mnie przerosło. Tu 2 Polaków. Tam 3 zdania? Tu 2 Polaków, tam 3 zdania. Czyli ustajemy w 3. Czyli jednak 3. Ja się zgubiłam w tym zadaniu. Dobra, okazało się, że to jest po prostu przysłowie i ja go nie znałam, przepraszam. Na polu, które było nawożone krowim łajnem. O! Nie, płaćcie, ręce dajcie. Czy oni to odgadną? Kompletnie nic nie widzę. Może oni są cyfrą? 3. Ekstra to zrobili. Zgadli to. Jestem pod wrażeniem. Tylko pytanie, czy 3 to jest prawidłowa odpowiedź?
W ogóle jestem ciekawa, czy ten timer, który nam pokazują, jest prawdziwy. Czy wiecie, rzeczywiście była minuta, kiedy oni podawali odpowiedź? Czy to po prostu wszystko jest podkręcone pod to, żebyśmy my jako widzowie się bardziej stresowali? Zwłaszcza, że oni nie mogą mieć zegarków. Malwinix czeka i czeka. Nie wiedziałem, że to taka piekielna maszyna. Jezu, dobrze, że ten Patryk wysiadł, bo naprawdę, co on tam przeżył w tym helikopterze, to jego. Dziękuję, panie sąsiedzie, że się zgadzamy. Wasi koledzy podali mi kod. Sprawdzamy? Tak. Gotowi? Sprawdźmy. Dobrze. No, i co? I nie działa. Malwinka bejtuje jak nic. Ona musi bejtować. To jest Malwinka. Wygraliście 100 tysięcy złotych. No, wiedziałam. No, typowa Malwinka. W tej chwili macie 326 tysięcy złotych. Gratuluję. To jest. W ogóle jakoś ostatnio wspominałam, że wydaje mi się, że produkcja pod koniec po prostu chciała przyspieszyć tempo, żeby na finał mieli jakąś tam większą kwotę do wygrania. Widzimy się przy okrągłym stole. Przechodzimy do obrad okrągłego stołu i dzisiaj uczestnicy są jacyś tacy wystrojeni, jak normalnie na jakąś kolację. Nie spodziewałam się, że dotrę do aż tak ścisłego finału. No ja się spodziewałam, Justyna. Jak cię już przywrócili, to musiałaś zostać. Nie wiem, co byś musiała odjebać, żeby cię wywalili. Pokaż pieniądze, Malwinka. Pokaż. Ale dużo. Dołożyłam wam 50 zł. A weź dorzuć więcej, no co masz się ograniczać? Jak już tam leżą, to co ci szkodzi? Mennica apart się nie obrazi. To jest ten moment, w którym możecie odpowiedzieć sobie na pytanie, komu wierzycie? Tobie, Malwinka. A kto was okłamał? Malwinka, ty nas okłamałaś. Scena jest wasza. Manae, jesteś najciekawszą osobą, jaką w życiu poznałem. O nie! Patryk zaczyna rozmowę, jakby miał z nią zerwać. No nie powiecie mi, że tak nie jest. Jesteś najwspanialszą osobą, jaką poznałem, ale musimy się pożegnać. Ale przy okazji, w tym programie jesteś dla mnie największą zagadką. Ja po prostu nie będę sobą, jak ciebie nie sprawdzę. Rozumiem. Manae jest słodziakiem. Lojalnym słodziakiem. Ja zgadzam się, Patryk, z tym, co mówisz. Ja uważam, że Manae mogłabyś być łakomym kąskiem dla zdrajców. O, Justyna myśli tak jak ktoś inny. Nowość. Moim zdaniem nie ma wśród nas zdrajcy. Dzisiaj moja intuicja wskazuje na Patryka. W rozmowie ze mną podkreślał, że nie znosi tego, jak ktoś go nagabuje na inną osobę i go próbuje na siłę przekonać. Dzisiaj to Patryk przekonywał mnie. Olga Bank i może być Manae. No ale co on miał zrobić? No mamy finał. On też chce wygrać. Patryk na pewno jest zdrajcą, ponieważ ma kolczyk w nosie. Nic nie widzieliście. A co jak nie ma zdrajcy? No to do domu wszyscy. Na pociąg. Patryk, ja na ciebie dzisiaj też postawię. Bardzo zdziwiło mnie to, jak Patryk dzisiaj stwierdził, że nikomu nigdy nie zaufał tak jak mi dzisiaj. Ciekawe słowa, jak na Patryka. A co mówiłeś o Piotrze w poprzednim odcinku, że jest najlepszy, że jest super? I co, i teraz nagle Stanley? Ja nigdy w życiu nikomu tak tobie nie zaufam. Dlaczego powiedziałaś, że osobą, która najmniej się obrazi, kiedy ją wyeliminujemy, będzie Patryk? No właśnie, dlaczego Justyna tak powiedziałaś? A teraz chcesz głosować na Manae? Justa? Ja teraz wnoszę o przywrócenie Moniki, Adama, ale Monika najważniejsza jakby co. Mikołaja pisarza? To byłby zajebisty finał. A teraz głosujesz na Manae, ja nie rozumiem. Okay. No właśnie. Wiedziałam to dlatego, że... Żeby się przypodobać reszcie grupy, no Justyna tak robisz. Brzydko, brzydko. Uważałam, że najmniej może go to dotknie. Bo mi naprawdę na was wszystkich tutaj zależy. Co ty pierdolisz? Jak ci na nich zależy? Ty mnie przekonujesz czy siebie? Girl. Mi naprawdę na was wszystkich tutaj zależy. Wiesz, na co nas mi to chodzi? Na tym, żeby wygrać ten program. Nie, na tym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Co ty pierdolisz? Ale najmniej Patryk jednak z tego wszystkiego. Justyna, do
dosłownie usłyszeliście, że ona w pierwszej chwili powiedziała na tym, żeby chcesz wygrać ten program tak jak wszyscy. I oczywiście masz pełne prawo zagłosować na Patryka, ponieważ uważasz, że on najmniej będzie smutny z tego powodu. No kurde, no ma prawo zagłosować. Ale jednocześnie, jeżeli kogoś podejrzewa, a w tym momencie się zgodziła ze Stanleyem, że Mana jest podejrzana, to niech się zdecyduje, albo niech po prostu wszystkich wywali, żeby wygrać ten program. Justynie mocno zależy na pieniądzach. Jakby już więcej nie chce się wypowiadać na ten temat. No, Olga już jest cięta na Justynę, ale rozumiem ją poniekąd. Tyle, że no nie oszukujmy się, oczywiście ludzie tutaj przychodzą po przygodę, ale jeżeli mogą wygrać kasę, to dlaczego ma im nie zależeć na kasie? To nie jest program pod tytułem Zbudujmy wspólny dom. Tak samo jak Mana dzisiaj powiedziała, żebyśmy na przykład głosowali na mnie, bo i tak uzbieram pieniądze dla siostry. Źle się z tym poczułam. Strasznie przepraszam, ale Justyna, mam wrażenie, że od samego początku robi z siebie ofiarę, powtarza, że nie chce być w naszych oczach ofiarą, ale cały czas mówi o tym i mówi i mówi. Okej, okay. Dopiero w finale słyszymy, że według uczestników Justyna cały czas o tym mówi, że robi z siebie ofiarę. Nam tego nie pokazywano. Jedyne wstawki o siostrze, to poza oczywiście początkiem, były te, kiedy ktoś się pytał, co u siostry. Na przykład Piotr w ostatnim odcinku. I wiecie, trudno tutaj stanąć po jednej ze stron, bo nas tam w środku nie było. Słuchajcie, ja nadal naiwnie wierzę, że tutaj nie ma zdrajcy i próbują nas po prostu zeschizować. Świetnie, ale nadal pozostajemy w grze i na razie zakładamy, że zdrajca jest i moim zdaniem jesteśmy gotowi do głosowania. Stanley jak i pewny siebie. I póki co z tych osób, które były wywołane, to jest Manae i jest Patryk. No chyba, że zaczną głosować na Justynę, ale będę zdziwiona. Czas zatem oddać ostatni głos eliminujący przy tym okrągłym stole. No ciekawe, kto odpadnie. Manae. Zagłosowałam na Justynę. O! Patryk, przepraszam cię. Patryk, w tej chwili masz dwa głosy. Justyna. Decydujący głos. Justyna ma decydujący głos. No, jestem ciekawa, co by się stało w przypadku remisu. Tego nam nie wytłumaczyli, ale no nie wiem, może teraz nas czeka ten remis. Zagłosowałam tak, jak powiedziałam na początku. Manae. Mamy remis! Mamy remis! Po raz pierwszy w tym programie mamy remis. A może dwie osoby odpadną? Ale to by było też mocne. Teraz poproszę Patryka i Manae o mowę obrończą. O kur... Zdrajcy, jeżeli mieliby mnie werbować, to popełniliby straszny błąd, bo oni ewidentnie widzieli we mnie, no, idiotkę. Nie mów tak, Manae, nie jesteś idiotką. Według mnie może nie byłaś do końca doceniona przez uczestników, ale chcę wierzyć, że nie patrzyli na ciebie w ten sposób. Miała kilka ślepych strzałów, ale też kilka bardzo trafnych. Piotr często nie dawał mi dojść do słowa na przykład. Z Dominiką praktycznie nie rozmawiałam. No, razem z Sandrą wykminiłyśmy to, że to ona i próbowałyśmy przekonać was wszystkich. W sumie Manae zwróciła uwagę na to, że razem z Sandrą próbowała wyeliminować Dominikę, więc to by przemawiało na korzyść Manae, chociaż oczywiście mogła zostać zwerbowana. Ciekawa jestem, czy odpadnie. Ja się ostatnie 14 lat prosiłem o wszystko i sobie postanowiłem, że już nigdy się o nic nie będę prosił, więc nawet sobie tu żadnej mowy takiej nie układałem ani nic. Bo ja naprawdę zaraz tam stanę i powiem, że jestem lojalny i jeszcze coś głupiego powiem, bo tam nie będzie głębokiej mowy. Patryk, nie poddawaj się, walcz! Jesteś w finale! It's not about how many times you get rejected, it's about how many times you stand up and... Keep going. Wszystko? Dziękuję. Głosujemy po raz drugi. Jestem bardzo ciekawa, kto odpadnie. Po tej mowie, w sumie to raczej brak mowy. Wydaje mi się, że chyba jednak Patryk... Pozostaje przy swoim głosie i... Nadal głosuję na Patryka. Ja pozostaję przy swoim głosie. Olga, decydujący głos. Też pozostaję przy swoim głosie. A jednak Patryk. Olga, uśmiechnij się. Ja zaraz odchodzę, a się uśmiecham. Dziewczyno, co ty taka poważna? Kurczę, no było widać, że Oldze naprawdę trudno było zagłosować na Patryka. On się uśmiecha, ale pewnie dla niego to też jest trudne. Nikomu nie mam tego za złe. Kibicuję wam wszystkim. Bardzo was lubię. Ooo. Będzie mowa rock'n'rollowa, bo ja tak żyję. Bo zaraz wrócę do domu, pobzykam sobie i różne fajne inne rzeczy na P. Ja pierdolę, Patryk. Rock'n'roll, dzieciaki. A ja byłem lojalny. No i żegnamy się z Patrykiem. Jego mowa na pewno będzie zapamiętana. Jeżeli ktoś z was dostanie się do zdrajców, to słuchajcie, napiszcie do mnie na priv,
I umówmy się na jakieś hasło, że gdybyście mieli zostać wyeliminowani, to byście, wiecie, powiedzieli je na mowie pożegnalnej. O, na przykład, wyrzućcie Malwinę. To byłby super tekst. Ja wierzyłam Patrykowi. Ja wiedziałam, że on nie jest od samego początku i jest mi przykro, że odpadł. To była ostatnia obowiązkowa eliminacja w tym programie. Ostatnia eliminacja obowiązkowa. Jestem ciekawa, czy oni dalej będą siedzieć przy tym okrągłym stole? Co się teraz stanie? A może będą mieli jakieś takie podium z fajerwerkami? No, jakoś to musi wyglądać. Teraz to od was zależy, czy chcecie zakończyć grę na tym etapie, w tym składzie. No, Olga by chciała. Jeżeli siedzą tu sami lojalni i postanowicie, aby zakończyć grę, każde z was wygrywa 81 500 zł. Teraz pytanie, czy oni będą chcieli to zakończyć, bo jeżeli nie i na przykład Justyna powie, że gramy dalej, to może pokazywać, że jej bardziej zależy na tym, żeby samej dostać większą nagrodę, bo wtedy nie będą dzielić przez 4, tylko przez 3. Ale jeżeli tutaj siedzi choć jeden zdrajca, to on zgarnia całą pulę. Macie czas na zastanowienie się. Widzimy się w ostatniej rundzie. W ostatniej rundzie? Gdzie? Tutaj? Czy gdzieś mają iść? Malwina, nie zostawiaj nas! Na co przeznaczysz te pieniądze? Może to nie jest kwota, która zapewni mi zakup mieszkania, ale to jest cały czas mój plan. Dobra, mamy wstawkę, że każdy mówi na co przeznaczy pieniądze. I wiecie co? Taka rozmowa powinna się odbyć w finale, żebyśmy nie wiedzieli do samego końca, że Justyna zbiera na siostrę. No, myślę, że to by było bardziej fair. Część zostawię na edukację, bo będę szła na psychologię. O, i to jest dobry plan. Trzeba dać pieniądze Manae, ona dobrze je wyda. Edukacja jest bardzo ważna. Kochani gracze, od tej chwili to wy kontrolujecie grę. W tej skrzynce są sakiewki. Proszę, abyście kolejno podeszli i wybrali decyzję, którą podjęliście. Stanley. Zielona oznacza zakończenie gry. Czerwona dalszą eliminację. I co, jeżeli jedna osoba będzie chciała dalej eliminować, to reszta grupy musi eliminować? Bo jeżeli liczą głosy, to co, jeżeli byłby remis? Teraz proszę was, abyście kolejno podeszli do ognia i wrzucili waszą sakiewkę. Jeżeli pojawi się kolor zielony, kończymy grę. Wystarczy, że raz pojawi się kolor czerwony i gramy dalej. No to na pewno będą grali dalej, ponieważ Stanley dopiero co na przebitce nam powiedział, że na 100% wśród nas nadal znajduje się zdrajca. Jestem ciekawa, co wzięła Justyna. Uważam, że celem jest namieszanie nam w głowach i wśród nas nie ma już zdrajcy, tylko mamy się powybijać sami nawzajem. Dziękuję. Jak w Harrym Potterze, zajebiście. Jestem pewien, że wśród nas nadal jest zdrajca, którego musimy się pozbyć. Awada Kedavra! Też uważam, że w grze jest zdrajca. Bardzo dobry ruch ze strony Olgi, bo cały czas pokazuje, że rozkminia, czy ktoś inny jest zdrajcą. Oczywiście gra w ten sposób, ale to jest lepszy ruch, niż gdyby chciała zakończyć grę. Wrzucam czerwoną sakiewkę, ponieważ uważam, że w grze nadal jest zdrajca, a rolą lojalnych jest go wykluczyć. Aha, czyli najpierw gadasz jedno, że nie ma żadnego zdrajcy wśród was. Moim zdaniem nie ma wśród nas zdrajcy. Po czym mówisz, że jest zdrajca wśród was. Potrafię to usprawiedliwić jedynie tym, że tam mają tak pomieszane w głowach, że co chwila zmieniają zdanie. Zdecydowaliście, że gracie dalej. Myślę, że to jest najlepszy czas. Na Belgijkę. Nie no, żartuję, nie cierpię Belgijki. Na dyskusję. Patryk był święcie przekonany i zapewniał mnie właściwie do ostatniej chwili, że zdrajcą wśród nas jest Olga. Nie, nie, ona nie jest. Mówię ci, ja z Olgą jadłam sernik, powiedziała mi, że nie jest zdrajczynią, także ja jej ufam. Ale jak coś, to tylko bez rodzynek. Patryk wskazywał na wiele osób, również Manae, również Justynę. Chcę ci tylko powiedzieć, że nigdy tu nikogo nie grałam. Wywalcie Justynę i po problemie. Proszę, żebyście napisali imię osoby, którą chcecie wyeliminować. Którą chcecie spalić na stosie. Spodziewałam się, że Stanley nie odpuści. Głosuję na Olgę. Ja już wszystko powiedziałam. Olga. Aha, czyli Justyna zagłosowała na Olgę, chociaż do tej pory w ogóle jej nie podejrzewała. I głosowała na Manae. Brakuje mi słów po prostu. Ja tego absolutnie nie kieruję personalnie, bo nie znam Justyny. Ale to, w jaki sposób gra w tym programie, to jest po prostu lecenie tam, gdzie wiatr zawieje.
Ja nie chcę już brać w tym udziału. Takie są zasady gry. No i Olga odpada. No kurczę, było tak blisko finału. Czemu teraz na nią zagłosowaliście? Nagle wszyscy na Olgę, dopiero co była Manae brana pod uwagę. Zdrajcą można być uczciwym, a lojalnym słabym. Olga, 3 głosy na ciebie. Olga na koniec jeszcze przytyk do Justyny, że była słabym, lojalnym. No nie polubiły się dziewczyny. Życzę wam wszystkiego dobrego. Byłam w tej grze. Zdrajcą. Jezu, jak oni są wszyscy w szoku, chociaż Stanley jest taki dumny. Manae to w ogóle, no nie spodziewała się. Pomyślałam sobie, wyjątkowo ładny zdrajca. Dobrze to rozegrała. Myślę, że naprawdę warto docenić Olgę, bo super grała jako zdrajczyni, no i tak naprawdę dotrwała do samego finału. Także brawa dla niej, byłaś naprawdę super. No chodź, Taj, byłaś świetnym zdrajcą. Malwina, żadnego przytulania. Ja serio robiłam wszystko w zgodzie ze sobą. Nie są dla mnie ważne pieniądze. Można u nich grać, super, ale nie za wszelką cenę. Moi drodzy, kolejna runda. Jaka jest wasza decyzja? Ciekawa jestem, czy teraz wszyscy wrzucą tą zieloną sakiewkę i skończą grę. Oho! Wrzucam czerwoną sakiewkę, ponieważ jest wśród nas jeszcze jedna osoba, którą chciałabym sprawdzić. Nie! Nie! To nie jest tak, że Justyna chce kogoś sprawdzić. Moja hipoteza jest taka, że ona po prostu chce więcej pieniędzy. Jak była ich piątka, to mówiła, że nie ma już żadnego zdrajcy. A teraz do samego końca próbuje wszystkich wyeliminować. Rzucam czerwoną sakiewkę, ponieważ według mnie również jest jeszcze jedna osoba, którą chciałbym sprawdzić. Żeby nie było, podobną zagrywkę może teraz stosować Stanley. To znaczy, rzeczywiście zarówno Stanley, jak i Justyna mogą mieć wątpliwości co do tego, że jest wśród nich zdrajca. Ale wydaje mi się, że oboje po prostu chcą mieć więcej kasy. A Manae już po prostu chciałaby skończyć grę. Zwracam się do ciebie, Justyna. Jeżeli on ją teraz wyeliminuje... Uważam, że powinniśmy po prostu dopiąć tego, o czym rozmawialiśmy. Stanley, o czym rozmawialiście? Swoje wątpliwości co do niej? Co do Manae? Jestem pół na pół. Aha, to chodziło o Manae. Ja myślałam, że on chce wskazać Justynę. I byłam trochę zaskoczona. Ale wiecie, no nadal się to nie wyklucza z tym, że eliminując na przykład Manae, zarówno Stanley, jak i Justyna będą mieli większą nagrodę. Wiedzieli doskonale, przynajmniej Stanley, że jestem lojalna. Stanley, na kogo zagłosowałeś? Na Malwinę. Literówka. Ja pozostałam przy swoim wyborze ze stołu, Justyna. Ja zostaję przy swoim głosie, przy dwóch głosach, które oddałam na okrągłym stole Manae. No i się pozbywają Manae. W ogóle według was powinni się tak eliminować aż do końca? W sensie aż do momentu, kiedy uznają, że wszyscy są lojalni? Bo może w sumie lepszym rozwiązaniem by było, gdyby oni się eliminowali aż do momentu, kiedy zostanie ich trójka. Wtedy bez względu na to, czy byłby tam zdrajca czy nie, to po prostu kończyliby program. Manae, zostałaś wyeliminowana. I mam wrażenie, że zrobił to dla pieniędzy. No ja mam wrażenie, że zarówno on, jak i Justyna w tym przypadku. Bo powiem wam, że jakoś tak nie wierzę w to, żeby oni naprawdę myśleli, że tam dalej jest zdrajca. Kurczę, no nie wiem, no to by mi nie pasowało. Ale może oni rzeczywiście tak myśleli? Byłam lojalna. Fuck. Gratulacje dla Stanleya i Justyny. Czy wy też zauważyliście, że Justyna się jakoś tak zbytnio nie przejęła tym? A Stanley to wręcz był szczęśliwy. Tak jakby po prostu mieli w dupie, że przed chwilą wyeliminowali lojalną osobę. I ważniejsze jest dla nich to, że dostają kasę. Jak odpadała Olga, to przynajmniej Malwina ją przytuliła. A teraz nic, po prostu nara? Strasznie to jest przykre. Dosłownie liczę na to, że się zesrają. Im pocieknie nogawką. Więc jakby ja nie mam innych słów do powiedzenia w tym momencie. Kurczę, no przykro mi jest, że wyeliminowali Manae w takim momencie. Dosłownie, no myślę, że oni zakładali, że jest lojalna. Tylko po prostu chcieli więcej kasy. Moi drodzy, jeżeli jedno z was jest zdrajcą, to zgarnia całą kasę. Jeżeli jesteście lojalnymi... Wolniej mów, Malwina, bo nie zrozumiałam. To wygrywacie 326 tysięcy złotych na pół.
Ja już wystarczająco dużo powiedziałem. Ja jestem lojalny. Jestem lojalna. Tak się wygrywa tę grę. Ja nawet nie wiem, czy ja mam... Nie no, będę klaskać, no żeby nie było. Gratuluję. Chyba wypada pogratulować. Yeah! Wygraliśmy The Traitors! Zrobiliśmy to. 326 tysięcy złotych na pół. Jesteście rewelacyjnymi graczami. Naprawdę to była przyjemność przeprowadzić was do końca tej gry. Pieniądze, które wygrałam, przeznaczę na leczenie mojej siostry. Tak, na pomoc Justyna, wiemy. Skończyliśmy ten program. Dajcie mi chwilę. Mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o finał. Chciałam powiedzieć coś, co uważam, że jest na plus. Że nie było jednego zwycięzcy, a co najmniej dwójka. Mogła być trójka, jeżeli Manale by tam została, ale w moim odczuciu po prostu chcieli więcej zyskać dla siebie. Cóż, no, mieli do tego pełne prawo. I tak naprawdę sobie myślę, że równie dobrze można w tym programie ugadać się z kimś, że jeżeli dojdziemy do finału, to na siebie nie głosujemy. I wygłosujemy tę trzecią osobę. Wiecie, że to rzeczywiście może być taktyka. Czy mi się ona podoba, czy nie, to już jest inna kwestia. Wiem, że dużo się podziało na social mediach uczestników i TVN-u i wiem też, że sporo rzeczy zostało usuniętych. Także być może dokopię się tylko do jakiegoś ułamka tego, co tam się wydarzyło. Także zapraszam do tego segmentu. Po programie wiele osób było oburzonych, że wygrała Justyna oraz Stanley i że ich zachowanie było nie fair. W komentarzach była też bardzo aktywna siostra Justyny. Tak, ta siostra od operacji. Z jednej strony udając, że nie rusza ją hejt, a z drugiej strony pisząc na przykład, że hejterom życzy najgorszej karmy. Jak na osobę, która miała raka, to pisanie takich rzeczy w ogóle jest abstrakcyjne, no ale to jest moje zdanie. Nagrywki The Traitors były w lipcu i pod koniec lipca powstała zbiórka na 150 tysięcy złotych. W dwa dni uzbierano na tej zbiórce 1,5 miliona złotych. Mi nawet nie przechodzi przez usta to, co się teraz stało. Dzięki za każde udostępnienie, za każde słowo wsparcia. Wiara w ludzi została przywrócona. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłam. Jeżeli chodzi o Justynę, to pisała, że będzie zgłaszać do odpowiednich służb hejtujące komentarze. A i jak coś, to nie zamazuje pewnych danych, bo po prostu siostra Justyny jest osobą publiczną. No i kończymy ten odcinek, kończymy tę serię. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Wiem, że nie byłam tak turbo na bieżąco, ale naprawdę starałam się jak mogłam. Dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam was na moje social media. Ściskam was ciepło, bez odbioru.